Ja piłem wodę cały czas, więc tej wody troszkę się napiłem, no, ale trzeba było zagrać, że mi te nogi, nie, chodzą ciężko. I sobie przypomniałem takich moich sąsiadów, mam paru, oni są fajni, bo jak ja jeszcze do pracy rano, to oni wychodzą, mają takie jęzory dotąd, kaca jak skurczy, beret ciasny, oni idą na piwo. Ładują na to piwo tego. Ja wracam koło trzeciej, oni idą z piwa. Jak ja to codziennie widzę, to co za problem? Moje córki krowy to najnowszy film, w którym wciela się pan w rolę ojca. Film podejmuje bardzo trudny temat utraty osoby bliskiej, utraty rodziny. Jak wielkie wyzwanie stawiała ta rola dla pana i z jakimi trudnościami musiał pan się zmierzyć w tym filmie? No cóż, jakie to wyzwanie, to było widać na ekranie. Duże wyzwanie, ponieważ wymagała dużej wiedzy ta rola, dużej wiedzy medycznej, żeby przygotować. Jak pani zwróciła uwagę, ojciec jest chory od początku tego filmu, ale nie wie o tym, w związku z tym ja jako aktor też nie mogłem o tym wiedzieć. Znaczy jako aktor wiedziałem, musiałem wiedzieć, natomiast jako postać, rozumiem, odparzana, nie mogłem tego pokazać, że wiem. Musiałem mieć dużo informacji na temat zachowań tych ludzi w tym stanie, w jakim się znajdują. Do tego dochodziły okoliczności związane z ciężką chorobą żony. Także było tych problemów dosyć sporo, ale przy pomocy reżyserki i jej córki, mojej wnuczki filmowej, to jakoś się udawało nam to realizować. W ciągu swojej drogi aktorskiej wcielał się pan w różne postacie. Duże wyzwania stawiał przed panem reżyser Wojciech Smarzowski i dosyć często właśnie z tym twórcą filmowym jest pan kojarzony. Czy według pana słusznie? Słusznie, absolutnie słusznie. Zaczęliśmy w pewnym okresie współpracę, która trwała parę lat i trwa chyba dalej. Będzie trwała, mam taką nadzieję, w związku z tym spostrzeżenie słuszne. Jak się pracuje na planie z reżyserem Wojciechem Smarzowskim? Fantastycznie. Zresztą, szczerze mówiąc, z wieloma reżyserami pracowało mi się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wybór pana ról aktorskich, od czego to zależy, że daną rolę pan przyjmuje? Ja już powiedziałem na spotkaniu, główne kryterium to jest scenariusz, rozmowa z reżyserem i wtedy się realizuje, wtedy przyjmuję rolę i realizuję to, co mam obgadane czy ugadane z reżyserem. To, co jest nagadane i wtedy próbujemy to razem zrealizować. Najnowszy film Las Joanny Zastróżnej. Czy może pan opowiedzieć o tym filmie i o pana roli? Nie mogę nic opowiedzieć, jeszcze zdjęć nie zacząłem. To jest specyficzna produkcja. Reżyserka sama szuka środków własnych, w związku z tym zdjęcia trwają długo, są przerywane, wynawiane. Miałem zacząć zdjęcia w październiku, prawdopodobnie zacznę końcem stycznia, więc nie wiem jak to będzie. Zobaczymy. Czyli jeszcze nie wiadomo kiedy będzie premier? Nie wiadomo jeszcze kiedy się ten film skończy w ogóle. A jak wrażenia ze Świdnicy? No bo jestem tu tak krótko, że po prostu wrażenia mogę mieć tylko tutaj ze spotkania z ludźmi, które są przemiłe, bo wspaniali organizatorzy. Miałem przyjemność rozmawiać krótko z panią prezydent, bardzo serdecznie i tyle. No, po prostu ludzie wspaniali, o dużym sercu, i tereny przepiękne. Ja już tu przejeżdżałem przez Świdnicę, więc te zabytki trochę znam już. Kręciłem komornika w Wałbrzychu, także tu na tych ziemiach już pracowałem. Czy to prawda, że 24 w czwartek będziemy się znów z panem widzieć tutaj w Świdnicy? Tak, będziecie się widzieć, znaczy będzie, zaprosiła mnie biblioteka. Myślę, że tam będzie zupełnie inna publiczność, nie kinowa. W związku z tym zdecydowałem, bo były takie sugestie, żebym nie psuł
jednego albo drugiego. Ja mówię, nie ma obawy, jedni i drudzy przyjdą. Dziękuję panu bardzo za zrozumiałość moją. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia, kłaniam się.